Cześć wszystkim, dzień dobry, ja jestem Aleks Ola i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Moim kompleksem, słuchajcie, od dawien dawna, od praktycznie zawsze, było to, że byłam na wszystko za mała, za niska. Nigdy nie mogłam wchodzić na żadne rollercoastery, bo nie sięgałam. I bardzo długo nie mogłam kupować ubrań, tak jak moje koleżanki w sieciówkach typu Zara czy H&M z regularnych kolekcji, bo po prostu wszystko było na mnie za duże i musiałam bardzo, ale to bardzo długo polegać na kolekcjach dziecięcych. Zmieniły się jednak czasy, zmienił się od tamtego czasu już sporo mój wiek, ale także i moja waga. No i my sami tych zmian na co dzień nie widzimy, bo przecież my siebie widzimy codziennie w lustrze, czy na zdjęciach, czy no żyjemy przecież ze swoim ciałem, prawda? A dopiero te zmiany widać, kiedy oglądamy stare zdjęcia, czy filmy, bądź kiedy przymierzamy stare ubrania. No i właśnie z racji, że ja zawsze byłam taka niewymiarowa, poniżej normy, to bardzo, bardzo dużo ubrań w mojej szafie jest bardzo, ale to bardzo wiekowa, dlatego że po prostu ja wiecznie chodziłam za dużych rzeczy, no bo już nie chciałam kupować sobie bluzek z myszką Miki w blizer na dziale dziecięcym, tylko chciałam już chodzić w eleganckich, korokowych bluzkach z Zary. I znalazłam w mojej szafie sporo perełek, właśnie rzeczy, w których pokazywałam wam się na przestrzeni, które nosiłam na przestrzeni ostatnich lat i bardzo dawno po niej nie sięgałam, więc zobaczymy dzisiaj, jak one przy różnicy około 10-15 kg wyglądają na mojej sylwetce. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ w głównej mierze są to rzeczy letnie. A my przechodzimy teraz już do mierzenia i zaczniemy tak mało hardkorowo od tej bluzki. Ona jest H&M i ma po prostu milion tysięcy lat. To powiem wam, że moja sylwetka na pierwszy rzut oka nie zmieniła się tak dużo i nawet nie widać tej różnicy w biuście, która jest dwurozmiarowa. No ja myślę, że tutaj akurat jeżeli chodzi o góry, to różnica właśnie będzie w biuście, ale to raczej nie będzie jakiś większy wyczyn, że te rzeczy nadal są na mnie dobre, leżą podobnie. Więc ogólnie dla mnie super, ale jestem zdziwiona, że ta bluzka wygląda aż tak podobnie do tego, co było te kilka czy kilkanaście kilogramów temu, więc tutaj nawet tej różnicy nie widzę. Moi starzy widzowie na pewno pamiętają ten zestaw. To jest taki zestawik słoneczniki z jakiegoś Shein, Romy, czegoś takiego, który jest w mojej szafie od jakichś 5, a może nawet 6 lat. W ogóle zobaczcie, z tej strony już, nie wiem, gumka tutaj wyparowała z tej strony, więc może zdejmę tę ręczkę. Góra tutaj nie ma większej filozofii, spoko, bez zarzutów, nadal mi się trzyma, ale też trzymała mi się kiedyś, wiadomo, teraz trochę lepiej niż kiedyś, ale słuchajcie, śmieszną sprawą są spodenki, ponieważ one były na mnie sporo za duże. Ja je sobie kiedyś zwężałam u krawcowej i wtedy były, wiecie, takie okej, ale mogłam je przyciskać przez pupę, jak były zapięte nawet. Teraz no, bez tego nie ma opcji. I to jest właśnie kwestia, słuchajcie, rzeczy z wysokim stanem, że po prostu tutaj, słuchajcie, ja się poszerzyłam, no to wszystko, co jest z wysokim stanem, co obwód miało tutaj, teraz musi iść po prostu wyżej, no i po prostu nie ma opcji tego ściągnąć niżej. Ja pamiętam, że kiedyś tutaj te boczki takie, o, widzicie, one są na zakładkę, to one były takie, że po prostu ten materiał sobie fruwał. Ja, słuchajcie, nawet pamiętam, że ostatni raz na sobie te spodenki ubrałam, jak jechałam, tak wiecie, na szybko do szkoły odebrać moje świadectwo maturalne, no i już wtedy tam miałam kilku kilogramów więcej i się zdziwiłam, że no to już nie wygląda tak appropriate do szkoły. No to są, wiecie, super na bieganie po plaży i tak dalej, no ale już raczej tak normalnie na miasto, nawet po bułki do sklepu bym nie wyszła, no bo tutaj praktycznie mam całe to jak na wierzchu, ale na wakacje nadal będzie idealny i się cieszę, bo mam go tyle lat, jest na połowie moich zdjęć na Instagramie, a nadal go uwielbiam. Dobra, zostanę chwilę w tym topie, bo dobrze tutaj widać wszystkie inne rzeczy. To są spodenki, które ostatnio założyłam, to się, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo zdziwiłam, ponieważ one są w mojej szafie, uwaga, od 7 lat. Ja chyba je mam jeszcze albo jak zaczęłam nagrywać na YouTubie, albo jeszcze przed. I tak jak możecie zobaczyć na zdjęciu, te spodenki były dla mnie takimi luźnymi spodenkami, a teraz no o luzie to tu można zapomnieć. W ogóle uważam, że to jest bardzo spoko, że wiele rzeczy po prostu było na mnie luźnych, teraz jest opięte, ale to nadal się jakby mieści w kanonie tego, że te rzeczy są na mnie dobre. No są takie na styk, nie? Ale nadal jest to spoko. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedne spodenki, które są dla mnie hitem i tak się cieszę, że je zostawiłam. To też są spodenki z jakiegoś Shein czy innego chińskiego gówna po prostu. I pamiętam, że te spodenki tak mi się podobały, ale tak strasznie ubolewałam, że przyszły na mnie takie ogromne, że ja nosiłam sobie do nich pasek i w tych paskach brakowało mi dziurek, albo w ogóle one, wiecie, były tak ściśnięte tym paskiem, że po prostu one tak źle wyglądały i tak strasznie na mnie wisiały, a teraz widzicie, tak akurat się w nich zapinam i nie potrzebuję żadnego paska, też znowu to jest to samo co w tamtych kwiatkowych spodniach, one po prostu przez tą talię, że tutaj mają być jakąś ograniczoną
zdolność opinania mnie idą tak wysoko. Ale w ogóle różnica w noszeniu jest dla mnie ogromna, jakbym miała inne spodenki, patrząc na to, jak tamte strasznie były na mnie za duże, a to są po prostu spoko. Dalej w kolejności mamy spódniczkę i top. Zacznę sobie od topu. Nie będę tak sobie spoko, trochę tutaj pod pachą mam już mało miejsca, ale no znowu, ja uważam, że z bluzkami to nie jest zwyczajnie, jeżeli wiecie, to nie są jakieś bluzki takie gorsetowe, mega opinujące, no to tutaj nawet zmiana biustu, tak jak u mnie o dwa rozmiary, to nie robi różnicy. Plus ja kiedyś też, mając koprek z mojego biustu, nosiłam bardzo duże wyprzapy, więc jakby w finalnym wypełnieniu to tutaj nie robi dużej różnicy, więc nie będę na tym rozwodzić, ale spódniczka, którą ostatnio miałam na sobie i wiele osób mnie o nią pytało, ja ją, słuchajcie, kupiłam czas, jak się przeprowadziłam do Warszawy, czyli zaraz będzie 2 lata temu i po prostu ona tutaj była na mnie luźna, ale tak mi się podobała, że ją chciałam, a teraz no nie ma opcji, żeby jej udać niżej, więc ona mi się sama układa tak bardzo wysoko, że no ja się w niej nie schylę i ogólnie jest taka mini już ani o centymetr krótszej rzeczy bym nie założyła, bo wiecie, no stać mogę, ale jak zacznę w niej chodzić i się ruszać, no to by było gorzej, ale nadal ją lubię i teraz po prostu leży jak taka typowa tennis skirt z Instagrama, takiego lolitkowego. Bardzo, bardzo taka dopasowana, dobrze tu skrojona w talii, jak kiedyś po prostu tak była troszeczkę luźniejsza, że dopiero jak zjadłam coś większego, to mi się trzymała. Ale mam jeszcze, słuchajcie, drugą spódniczkę, całkiem inną, bo obcisłą i jej nie miałam na sobie, nie wiem, kilka lat już. Teraz zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. O, wow! Dobra, słuchajcie, to jest spódniczka marki Naoko Store, którą dostałam w takim komplecie razem z taką też bluzką z siateczką z 5-6 lat temu. To też była jedna z moich pierwszych współprac i niestety ten zestaw był na mnie również za duży. Bo wiecie, to, że ja ze wszystkiego brałam zawsze te najmniejsze rozmiary, to jest jedno, ale po prostu ja zawsze miałam różnicę między biodrami a talią, że jak coś mi przychodziło przez biodra, to odsuwało w talii i tak dalej. Pewnie wiele z was również zna ten problem. Co się stało z tą górą, nie mam pojęcia, nie mam jej od lat już. No a spódniczka prezentuje się tak, jak widzicie. Ja pamiętam, że kochałam w niej chodzić na wszelkie apele w szkole, rozpoczęcia roku, zakończenia roku, ale niestety ona była na mnie sporo za duża, więc nie dość, że zjeżdżała mi bardzo nisko, przez co robiła się po prostu za długa, zwłaszcza do mojego niskiego wzrostu, to po prostu nawet po tym zwężeniu w talii nie leżała mi jakoś idealnie i słuchajcie, ja miałam taki patent, że sobie ją tak składałam na zakładkę, teraz już nie zrobię, chyba że podciągnę wyżej. Składałam ją sobie tak o na zakładkę i tutaj to spinałam dwoma wsuwkami i wtedy jak wstrzymywałam oddech i chodziłam jak tyczka, to się to nawet trzymało, a teraz jest, słuchajcie, po prostu na mnie dobra, ma fajny, wysoki stan. Tutaj nadal tą bardzo ładną siateczkę, co prawda nie można w tym zrobić za dużych kroków, bo jest ciasno i wiecie, wydaje się, no dobra. Trochę sobie pochodzę, ale spróbujcie w tym wyjść z domu, to po prostu jesteście wolni jak żółw, bo nie da się robić dużych kroków. Kolejna rzecz, która kiedyś była na mnie po prostu za duża, ale ja byłam przyzwyczajona do noszenia za dużych rzeczy, a teraz jest na mnie dobra i to też właśnie udowadnia mi, że teraz lepiej się czuję w tych rzeczach, one teraz w końcu na mnie pasują, bo pamiętajcie, że to ubrania są dla naszych sylwetek, a nie nasze sylwetki dla ubrań i to też bardzo mi pomaga w samoakceptacji, bo podoba mi się, jak to wygląda. Mówię, ona w mojej szafie leży już kilka lat w ogóle nieruszona i to był spory błąd, na pewno wróci u mnie do łask. A na koniec mam dla was sukienkę. Dobra, okej. Okay. Jest to sukienka z H&M-u w rozmiarze XS, której nie miałam na sobie od roku, także ją rok temu nosiłam. Widziałam już, że wygląda w niej inaczej, jest na mnie bardziej dopasowana, no ale od tamtego roku również miałam tutaj w swojej sylwetce spore zmiany. I rok temu ona mi się podobała na mnie bardziej, no ale chyba w tym roku podoba mi się, słuchajcie, najbardziej. Ona kosztowała jakieś 3 dyszki w H&M-ie. Obawiam się tylko, że przez to, że teraz się na mnie bardziej opina, mam do tego złe majątki, powinnam mieć bezszwowe, to że może trochę prześwitywać. Nie widzę tak dobrze w podglądzie, także zaraz się obejrzę w lustrze, ale jeżeli nawet będzie troszeczkę prześwitywać, ale to będzie dla mnie taki wakacyjny stopień zaakceptowania, no to spoko. Faktycznie tutaj w biuście mi jest trochę ciasno. Ja kiedyś ją nosiłam tylko z takimi turbo push-upami, żeby tutaj coś było, bo ona się jednak opina. No ja ją uwielbiam. To jest sukienka, która jak się wstydzicie swojego brzucha, no to ona nic nie wybacza, bo ona nie ma tu żadnych marszczeń, jest bardzo piękna, więc wiadomo, jak pozuję do zdjęcia na Instagramie, pozuję tak. A jak stoję normalnie, to wygląda tak, więc wiadomo, że to się różni, no ale ona pięknie podkreśla figurę. Pamiętam, że zawsze, zwłaszcza jak jestem opalona, zbierałam w niej dużo komplementów i zawsze się w niej dobrze czułam. Teraz w sumie się czuję tak samo i może ona jest taka obcisła, to jest też bardzo elastyczna.
i nie czuję w niej aż takiej dużej różnicy. Po prostu czuję tutaj, że jest bardziej opięta na biuście, ale poza tym to czuję się w niej tak samo. I tak samo dobrze. No i co? Te wszystkie rzeczy, które chciałam przymierzyć dla Was w tym odcinku. Dajcie znać proszę, jak ten film Wam się podobał, bo nigdy nie widziałam czegoś takiego u kogoś. Jakoś sama wpadłam na ten pomysł, jeszcze się nie wypaliłam po 7 latach z kreatywności, także dajcie proszę znać, jeżeli ten film Wam się podobał i która z rzeczy podobała Wam się najbardziej. Czekam na Was w komentarzach, pamiętajcie proszę o zostawienie kciuka w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. My słyszymy się na TikToku oraz Instagramie, a tutaj na YouTubie także już niebawem w kolejnym odcinku, także dzięki za wspólnie spędzony czas, buziaczki i pa pa!